sprzedać, nie ma gdzie. No w tym momencie to nawet nie wiadomo, czy opłaca się wyjechać z nawozem na pole. Ogólnie protest jest pod hasłem: my, Polacy, rolnicy, protestujemy dla naszego dobra, dla dobra ludzi z miasta, dla dobra ludzi. Michał Kołodziejczak nam to obiecał, że to wszystko będzie robione. Rolnicy muszą się upadlać i jakże bracy chodzić do instytucji, składać wnioski o dopłaty. Rolnicy strajkują dzisiaj w całej Polsce, a my jesteśmy w Nowym Mieście w województwie wielkopolskim, gdzie zgromadziło się około 100 ciągników rolniczych i kilkuset rolników, którzy protestują dzisiaj, dołączając się do rolników z całej Europy. Głównym organizatorem tego dzisiejszego wydarzenia w Nowym Mieście jest pan Miron Stępa. Na proteście w Nowym Mieście jest także pani Katarzyna Łuczak, rolniczka z okolicy. Pani Kasiu, niech pani powie, jakie są tutaj pani główne postulaty i czy w pani gospodarstwie już też dało się odczuć te problemy, z którymi tutaj dzisiaj przyjeżdżacie? Powiem szczerze, na hali w tym momencie leży około 200 ton pszenicy. Nie mamy gdzie tego odwieźć. Kierowca jest załadowany, jedzie na młyn, po czym twierdzą, że jest odrzut, bo nie spełnia parametrów, jedzie na inne, spełnia, ale proszę przyjechać za 2 tygodnie, tak? I są ewidentne problemy tutaj, jeśli chodzi nie tylko o opłacalność, ale także w ogóle sprzedaż materiału? Tak, jest duży problem ze sprzedażą. To jest jeden z postulatów, a jakie tutaj jeszcze inne ważne rzeczy poruszacie dzisiaj? No wykluczyć ekoschematy przede wszystkim, no kurczę, no okrywa zimowa, no spełniać te wszystkie parametry, no to też jest porażka dla mnie, tak? Zablokujmy jeszcze przywozy z Ukrainy, ukraińskiego zboża, bo to jest też duży problem dla nas. Ale to chyba z tym już tutaj walczycie od dłuższego czasu tak naprawdę? Szczerze powiedziawszy, tak. To jest pierwszy protest, na którym pani jest, w którym bierze pani aktywnie udział? Tak, zgodzę się, że jestem pierwszy i nie ostatni. Nie ostatni, no i tutaj dzisiaj rzeczywiście frekwencja bardzo dopisała, czyli rozumiem, że nie tylko pani, ale też inni rolnicy, którzy wcześniej nie brali udziału w protestach, się pojawili. Pojawili się i będziemy mobilizować kolejnych sąsiadów. Pojedziemy większą ekipą, jak będzie trzeba, to nawet do Warszawy. Czyli mamy spodziewać się kolejnych protestów? Tak. Duże to gospodarstwo, które pani prowadzi? 50 hektarów, razem z rodzicami. Rozumiem, że wiąże pani przyszłość tutaj z prowadzeniem tego gospodarstwa. Tak, oczywiście. Chciałoby się powiększyć, no ale nie ma skąd. Maszyny drogie, dzierżawy drogie, nie ma skąd brać, tak? Sprzedać nie ma gdzie. No w tym momencie to nawet nie wiadomo, czy opłaca się wyjechać z nawozem na pole. No właśnie, rolnicy mówią tutaj, że wręcz wiele gospodarstw będzie... Nie będzie innego wyboru, będzie musiało po prostu upaść. Po tych mniejszych takich gospodarstwach widać, że mają problemy, muszą iść do pracy dorabiać. No tak, a ten areał 50 hektarów to już daje nadzieję na to, żeby przetrwać przez lata? Nie, jest trudno. Powiem, że gdyby nie dodatkowa działalność, usługi transportowe, to nie byłoby w ogóle mowy o wyżyciu. Jednymi z rolników, którzy pojawili się na proteście w Nowym Mieście, są Sebastian Staniewski, znany doskonale w internecie jako Fit Farmer, a także Karol Puc, właściciel jednego z okolicznych gospodarstw, sporego gospodarstwa. Panowie, wy tutaj się przyłączacie do protestu, ale rozumiem jako rolnicy, a nie jakieś konkretne organizacje. Dokładnie tak. Ogólnie protest jest pod hasłem: my, Polacy, rolnicy, protestujemy dla naszego dobra, dla dobra ludzi z miasta, dla dobra ludzi ze wsi, dla nas wszystkich dobra. I tutaj myślę, Karol wypowie się w tym temacie najmocniej i najlepiej. Jest osobą, która ma bardzo dobrze poukładane w głowie, prowadzi bardzo duże gospodarstwo i zrobi to o wiele lepiej jak ja, więc myślę, że jemu możemy oddać spokojnie głos. Szanowni Państwo, no my jesteśmy niezbędni do egzystencji kraju, ludzi, społeczeństwa. Produkujemy żywność, my chcemy godnie produkować, godnie żyć. My nie potrzebujemy jałmużny, my nie potrzebujemy dopłaty do tego, do paliwa, do tamtego, dopłaty bezpośredniej. Teraz nas Komisja Europejska obliguje do ugorowania. Rolnikom to się w głowie nie mieści, żeby kawałek ziemi leżał odłogiem. My ziemię kochamy i my produkujemy po to, żeby społeczeństwo miało co jeść, żeby nasz kraj był bezpieczny żywnościowo. Ceny w sklepach wszyscy wiedzą, jakie są. Inflacja ostatnio popędziła niesamowicie, a ceny za nasze produkty nie wzrosły. I rolnicy muszą się upadlać i jakże bracy chodzić do instytucji, składać wnioski o dopłaty, bo inaczej byłoby już po nich. Po prostu musieliby likwidować gospodarstwa, sprzedawać ziemię. To jest po prostu karygodne. Tak być nie powinno, tak być nie może. I dlatego tu się spotykamy. Spotykamy się po to, żeby obronić godność rolników. I mam nadzieję, że społeczeństwo nas zrozumie. My też nie chcemy siebie stawiać na piedestale, bo społeczeństwo to nie tylko rolnicy.
ale jesteśmy ważni i zasługujemy na szacunek. My produkujemy w tej chwili na drogich nawozach, na drogich kosztach. Koszty wzrastają. Czy ceny płodów rolnych są historyczne? To są ceny sprzed 15-20 lat. Nasze zyski się pomniejszają. My nie możemy się rozwijać, nie możemy modernizować naszych gospodarstw, bo po prostu brakuje nam funduszy. Byłem w Niemczech 20 lat temu, w 2004 roku, jako młody chłopak na praktyce w gospodarstwie rolnym. I tam do tego rolnika, mojego kolegi, przychodził sąsiad i rozmawiamy jednego dnia. No i pytam go, mówię: Stefan, to co, jutro będziesz kontynuował żniwa jak obecnie? A on mówi: nie, jutro ja idę do pracy. Ja mówię: jak idziesz do pracy? To ty jesteś rolnikiem czy pracujesz na etacie? Mówi: ja mam tylko 25 hektarów, to jest w Niemczech za mało, żeby z tego żyć. 20 lat temu, przepraszam. I te czasy przyszły do nas, niestety. Po prostu opłacalność jest na tyle niska, że my musimy liczyć się z każdym groszem i jedynie efekt skali tutaj może coś pomóc. Oczywiście w przypadku, jeżeli jest pomyślny przebieg pogody, jeżeli te płody rolne można w jakichś godziwych cenach sprzedać. Ale chyba ta dzisiejsza frekwencja tutaj na proteście, między innymi w Nowym Mieście, bo w całym kraju ma to być około 200 lokalizacji nawet, pokazuje, że wielu rolników jest już na skraju, prawda? Zgadza się. Jest dramat i to odczuwa nie tylko branża rolna, ale branża okołorolna, bo jak mówi stare przysłowie, od myszy do cesarza każdy żyje z gospodarza. I jak rolnicy nie mają pieniędzy, no to i pozostali nie mają. My będziemy oszczędzać, będziemy ograniczać nawożenie, będziemy remontować stary sprzęt zamiast kupować nowy. Fabryki nie będą miały zamówień i spirala się nakręca. No, rolnictwo ciągnie gospodarkę. W proteście w Nowym Mieście bierze udział także pan Filip Pawlik z AgroUnii. Michał Kołodziejczak jest obecnie wiceministrem rolnictwa. No, jest wiele palących problemów, z którymi dzisiaj tutaj rolnicy przyjeżdżają. Możemy oczekiwać działań ministerstwa w tych sprawach właśnie? Oczywiście, jak najbardziej. Od tego jest Ministerstwo Rolnictwa. Ja muszę powiedzieć tu jedną bardzo ważną sprawę. Dotychczas do ministerstwa my nie mieliśmy wstępu, rolnicy nie mieli wstępu. Jak wchodziliśmy, to Państwo widzieli, na jakich zasadach to było. To często z ochroną, często z policją. Ówczesne rządy PiS-u zamkły się w takiej bańce. Teraz to się zmieniło. Michał jest wiceministrem rolnictwa. Ja też już byłem dwukrotnie w ministerstwie i też przepytywaliśmy odpowiednich dyrektorów departamentów, jak to wygląda, jaka jest sytuacja, jakie oni mają dane jako ministerstwa i się okazuje, że te dane są tak naprawdę bardzo rozbieżne z obecną sytuacją, obecnie trudną bardzo sytuacją w polskim rolnictwie. Dlatego minister Michał Kołodziejczak będzie powoływał grupy. To jest tak naprawdę początek dopiero rządów tutaj, w którym znalazł się Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, więc na te działania tutaj rolnicy sami zresztą mówią, że wyznaczają tutaj termin symboliczny 100 dni. Tak, powiem panu, nawet jak my strajkowaliśmy jako AgroUnia przez ostatnie 5 lat, kiedy rządził PiS, to każdy inny, kolejny minister rolnictwa, który przychodził na stanowisko, dostawał od nas minimum te trzy miesiące, żeby sprawdzić, jak to wygląda i tak dalej. Wtedy my robiliśmy pierwszy strajk jak ostrzegawczy. Później robiliśmy mocniejszy strajk, na końcu jechaliśmy do ministerstwa rozmawiać i tam praktycznie z tych rozmów to za wiele nie wychodziło. Michał Kołodziejczak nam to obiecał, że to wszystko będzie robione. Ja mam nadzieję, że to wszystko będzie jak najszybciej odbudowane, żeby zacząć normalnie w tym ministerstwie pracować i funkcjonować. Michał Kołodziejczak, powiem, zapewniam, że robi wszystko w tym kierunku, żeby tak było. Nie będzie już takiego niekontrolowanego importu, tak jak to wydarzyło się w 2022 roku, jeśli chodzi o tą Ukrainę właśnie. 22 rok, cały 23 rok, no to naprawdę tego niekontrolowanego importu była naprawdę bardzo duża skala. Ale ja coś panu powiem. Mamy tyle możliwości, mamy tyle inspekcji, instytucji, żeby mieć wgląd do tego importu. Mamy KAS, mamy Inspekcję Transportu Drogowego, mamy PIORiN, mamy IHARS. Te instytucje powinny współgrać ze sobą, współdziałać, żeby wymieniali się danymi, żeby po prostu, jak wchodzi taka kontrola, robić kontrolę zbiorową. Tam się dzieje krzywda i my nie jesteśmy za tym, żeby ograniczać pomoc Ukrainie, ale musimy też dbać o swoje przedsiębiorstwa, o swoje gospodarstwa. Tak naprawdę polskie gospodarstwa biednieją ze względu na niską cenę tych zbóż, produktów rolnych. Nie idzie to w parze z kosztami. Drogie nawozy cały czas, drogie paliwa, ogólnie drogi prąd, drogie koszty utrzymania gospodarstw. To wszystko powoduje, że rolnictwo w Polsce i w całej Unii Europejskiej ubożeje. I to jest poważne zagrożenie żywnościowe dla całej Unii.